Do zobaczenia, pani Karolino, do zobaczenia, Krzysiu. Pani Asiu, czy widziała pani to samo, co ja? Nie wiem, o czym mówisz, Marcysiu. Co takiego miałabym zauważyć? Ten chłopiec miał aparaty słuchowe. I to na obu uszach. No tak, Krzyś ma poważną wadę słuchu i dzięki aparatom słuchowym po prostu dobrze słyszy. To okropne. Nie chciałabym nosić aparatu. Wszyscy by się na mnie gapili i w ogóle nie chciałabym być inna. Marcysiu, spójrz na mnie. A czy pamiętasz panią, która przyjechała do nas w zeszłą środę na wózku inwalidzkim? Pamiętam. Miała długie, błyszczące włosy i kolczyki w kształcie motyli. Dokładnie tak. Jeżdżenie na wózku jest chyba jeszcze gorsze niż wada słuchu. Och, Marcysiu. A czy wiesz, że ta pani od kilku lat bierze udział w mistrzostwach w Polski w tańcu na wózkach? I ostatnio nawet zajęła trzecie miejsce. Nie może być. To na wózku da się tańczyć? Oczywiście. A jeżeli w budynkach są specjalne podjazdy i windy i udogodnienia, to osoba niepełnosprawna może brać udział we wszystkim. W koncertach, wystawach, wernisażach. Ale nie wszędzie są takie ułatwienia. No, tak i rzeczywiście to jest problem. Spójrz, tutaj mam wyjątkową książkę. Stworzoną przez wielu poetów, ilustratorów i autorów. Dla małej dziewczynki Tosi, która jest bardzo, bardzo chora. Posłuchaj, jak poradziły sobie dzieci z opowiadaniem pani Beaty Sarnowskiej. Chciały, aby ich niepełnosprawna koleżanka poszła z nimi do piekarni. Najpierw zebrały pieniądze, sprzedając lemoniadę, a potem... Chodź, chodź. Przytulanki, wielkie zamieszanie. My pomalujemy! Krzyknęła Marysia i wskazała na Dawida. Nie czekając na zgodę, wzięła pędzel i zaczęła malować deski na podest dla Zosi. Dawid poszedł w jej ślady. Uwijając się, śpiewali ulubioną piosenkę Julki z przedszkola. Nie martw się, coś wymyślimy, uwierz nam, my potrafimy, bo pomagać my lubimy, pomagać chcemy. Wiał delikatny wiatr, który ułatwiał pracę. Teraz, kiedy farba wyschła, trzeba zbudować podest. Oświadczył po kilku godzinach tata Zosi, a rąk do pomocy nie brakowało. Nawet pan Oktawian opuścił swoje stanowisko i przyszedł pod dom numer 13, gdzie trwała budowa. Gwoździe, wkrętaki, wiertarka, młotek, piła, wszystkie dostępne narzędzia poszły w ruch. I nie minął dzień, a podest był gotowy. Zosia wyjechała z domu numer 13 przy ulicy Tulanki. Miała na sobie piękną czerwoną sukienkę. Tuż za nią podążała Julka na swoim trójkołowcu. Marysia i Dawid szli za nimi, wprost do piekarni pana Bułeczki. O, jak cudownie, że Zosia ma takich przyjaciół. Też tak myślę. A wiesz, że Krzyś, pomimo tego, że ma problemy ze słuchem, jest świetnym aktorem? Jesienią wygrał międzyszkolny konkurs recytatorski, a po półkoloniach w teatrze, w których brał udział ostatniego lata, dostał główną rolę w spektaklu na ich zakończenie. I aparaty mu nie przeszkadzają? Nic a nic. Pozwól, że przeczytam ci fragment opowiadania Iwony Banach. Po zajęciach z gimnastyki wszyscy grzecznie weszli do sali. Pani już na nich czekała, a na biurku? Cudności, pyszności, babeczki. Piękne, wypieczone, złoto-brązowe z kremem waniliowym w kształcie węża, zwiniętym na czubku i z kolorowymi posypkami. Dzieci pomyślały, że może pani ma imieniny i dlatego chce poczęstować swoją klasę tymi smakołykami. Podobają się wam? Zapytała nauczycielka. Wszyscy zaczęli się przekrzykiwać, że są wyborne, wspaniałe i w ogóle super, bo takie babeczki to rzadkość, a rodzice kupują je tylko na specjalne okazje. Przepyszne! Zawołał Karol. Mogę zjeść 150! Ja też! To najlepsze smakołyki na świecie! Dodała Linka. Pani dała każdemu po babeczce i cała klasa zaczęła je natychmiast pożerać. Najpierw dało się słyszeć smakowite mlaskanie, a potem... Fuj! Tu jest majonez! Krzyknęła Linka. One są słone! Karol prawie się rozpłakał. Okropne! Niedobre.
narzekali wszyscy. Pani patrzyła na nich i uśmiechała się zagadkowo. Nie rozumiem. Babeczki wyglądały na smakowite, a okazały się okropne. A pani się uśmiechała? Jeszcze jeden mały fragment opowiadania Agnieszki Gadzińskiej. Dom z czerwonej cegły, który jakby przycupnął pod wielką czereśnią, sprawiał wrażenie siedziby dobrej wróżki. Każdy, kto przechodził ulicą Tulanki, wyobrażał sobie, że na pięknym, malutkim balkoniku stanie za chwilę skrzydlata postać w powiewnej szatce z długimi, lśniącymi włosami. Tymczasem w czerwonym domku mieszkał ktoś zupełnie inny. Pan Bigos. Pan Bigos zdecydowanie nie miał nic wspólnego z dobrymi wróżkami. Miał za to spory brzuszek, resztki siwych włosów po bokach jajowatej głowy i sumiasty wąs, który nadawał mu srogi wygląd. Wszystkie dzieci z ulicy omijały starszego pana szerokim łukiem, ponieważ oprócz niezbyt zachęcającego wyglądu cechował się również dość nieprzyjemnym, złośliwym sposobem bycia. Pan Bigos okazał się tak naprawdę bardzo samotnym człowiekiem, który po prostu tęsknił za swoim wnuczkiem. Czyli nie był wcale złośliwy? Nie. I w tej książce jest jeszcze wiele bardzo mądrych opowieści. Posłuchaj jeszcze tego fragmentu z opowiadaniami Beaty Gawryluk. Misiek najpierw powąchał, a potem delikatnie wziął w zęby poczęstunek. Odszedł na bok i ze smakiem połknął serek. Popatrzył na chłopca. Nie mam nic więcej. Patryk rozłożył ręce. Kolacja skończona. Patryk, do kogo ty tam mówisz? Z domu wyszedł podenerwowany tata. Aha, zostaw tego kundla, tylko pchę nałapiesz. Widzisz przecież, że to bezdomny pies. A nie mógłby tu zostać? Patryk prosząco popatrzył na tatę. Ale tata nie zdążył nic powiedzieć, bo rudy kundelek przestraszył się groźnego głosu i uciekł na drogę. Tam położył się w plamie słońca. Zmrużył oczy i próbował usnąć, by nie myśleć o pustym brzuszku. Ten mały, bezdomny kundelek okazał się prawdziwym bohaterem, bo uratował chłopczyka, gdy ten zawędrował do lasu. Gdyby nie dzielny psiak, historia mogłaby się zakończyć bardzo, bardzo źle. Już chyba wiem, dlaczego mi pani przeczytała to wszystko. Bo czasem pozory mylą i to, co widzimy na pierwszy rzut oka, nie zawsze jest zgodne z prawdą. Byłam niemądra, myśląc, że bycie innym to coś złego, gorszego. Bycie innym jest fajne. Kiedy następnym razem odwiedzi nas Krzyś, poproszę, by zarecytował dla mnie wiersz. Na przykład o myszach. Wiesz, Marcysiu, jesteś na pozór małą, szarą myszką, ale tak naprawdę to masz wielkie serduszko.